Pawem na moich zwierząt i dla Adisia, Rudzi i dla Lizisi. I przepraszam Was oczywiście za różne głosy w tle, jakie będziecie słyszeć. No, więc zabieramy się już za pokazywał. Okej, pierwszą rzeczą, którą kupiłam, jest to sianko. Jest to siano z Vitapola. Ja już miałam dużo razy i one naprawdę dla mnie się bardzo dobrze sprawdza. I one kosztowało 5 zł i zakupiłam je w zoologicznym. Okej, teraz będą rzeczy dla mojego pieska. Więc dobra, no, kupiłam mu najpierw takie pralinki. Są to pralinki z jelenia, jest to produkt polski. Kupiłam je w Intermarché i one kosztowały 2,99. Następnie mamy takie kości waniliowe i to jest smak waniliowy i tutaj są żółte, takie czekoladowe i białe, one pięknie pachną tymi wanilią. I tyle kości, kosztowało 5 zł, kupiłam to w sklepie zoologicznym. Następnie mamy kolejne kości, które także kupiłam na wagę. Są to takie trochę już większe kości. O. I je kupiłam w sklepie zoologicznym i za tyle kości zapłaciłam 5 zł. Okej, teraz będą pozostałe rzeczy będą do moich gryzoni. Okej, no i później mamy karmę na mojego królika, którą zawsze kupię dla mojego królika, ponieważ mu najbardziej ona zasmakowała. I ona kupiłam ze sklepie zoologicznym i ona kosztowała 19 zł i 50 groszy. Następnie mamy karmę dla mojego chomika. Są to owoce leśne. Znaczy to są takie, to jest taka owocowa. Ona kosztowała, ja kupiłam w sklepie zoologicznym, ona kosztowała 6,75. Następnie mamy takie suszone kwiatki. Kupiłam je dla mojego królika. Tutaj, o. Tutaj one kosztowały. Tutaj zaraz sprawdzę cenę. One kosztowały 6,50. Tak, 6,50. I je kupiłam w sklepie zoologicznym. Przed ostatnią rzeczą, którą kupiłam, są to chipsy naturalne z gruszki, z herbatą, tak jak tamte kwiatki. Suszone. To jest właśnie dla mojego królika. Je kupiłam. I one kosztowały 5,60. Tak, one kosztowały 5,60 i kupiłam w sklepie zoologicznym. I już ostatnią rzeczą w tym holu zakupowym są to takie dropsy mleczne. One są takie, widzicie, białe. Ja jeszcze nigdy w życiu ich nie miałam. Nie wiem, jak się sprawdzą w ogóle. Nie wiem, czy będą smakować na moich zwierząt. Wierzycie, moje zwierzęta nigdy czegoś takiego nie jadły, nic podobnego. Więc może nagram tester, jeszcze się zastanowię. No, jeszcze o to mleczne, bo jeszcze takie różowe, czekoladowe, ale i inne smaki, ale ja wybram te. Więc takie oto dropsiki i one kosztowały 3,90. I kupiłam je w sklepie zoologicznym. Okej, więc to by były wszystkie rzeczy, które kupiłam. Tutaj Wam jeszcze tak szybciej obiadę. I za te wszystkie rzeczy zapłaciłam 60 zł i 25 groszy. Więc jak Wam się filmik spodobał, zostawcie łapkę w górę, a zresztą obejrzycie sobie outro. To teraz outerko, pa, pa.